działo? No, bardzo ciekawa naprawdę impreza, już po raz czwarty będzie organizowana, jest Blues nad Odrą. Twórcą tej imprezy, jak Państwo wiecie, jest osoba niepełnosprawna, Darek Ła, który był wspaniałym przyjacielem, wielkim przyjacielem nieżyjącego już obecnie wspaniałego, najlepszego bluesmana Tadeusza Nalepy, z którym się również i spotkał, ale taką gwiazdą naszego wieczoru będzie Nowozelandczyk Noel, który specjalnie na zaproszenie Darka naprawdę za symboliczną opłatę, za przelot można powiedzieć z Warszawy do Wrocławia, prawda, i przywieziemy go tutaj, zagra nam. No wspaniały, niesamowity, prawda, artysta bluesowy. Ja się cieszę z tego, że to już jest impreza już nie krajowa, prawda, ale międzynarodowa i wierzę w to, że już na stałe się wpisała w cykl tych imprez festiwalowych, bluesowych na terenie całego naszego kraju, ale również i Europy, bo w przyszłym roku, mogę powiedzieć, są zainteresowane przyjazdem dwa bardzo znane zespoły, m.in. z Holandii i prawdopodobnie z Niemiec, znana bardzo znana grupa bluesowa. Panie burmistrzu, pan też jest miłośnikiem bluesa? Ja tak, oczywiście, ja się wychowałem w tym okresie czasu, prawda, no i nieraz jak jadę sobie samochodem i sobie nucę tą, wydaje mi się, że najbardziej popularną piosenkę, kiedy byłem małym chłopcem, prawda, w ubiegłym roku nawet ją zaśpiewałem. To może kiedyś się doczekamy występu burmistrza, co nas... W tamtym roku śpiewałem. Razem z Darkiem Łachem. No nie wiem, nie przygotowywałem się jeszcze, prawda, ale jest naprawdę wiele atrakcji, między innymi, jak wspomniałem, jest to dwudniowa impreza, rozpoczyna się jutro już o godzinie 12, następnie w godzinach wieczornych będzie nocnych już w zasadzie jam session na terenie nowego oddanego Centrum Turystyki i Kultury, gdzie serdecznie zapraszam wszystkich lubinian. Dobrze, dziękujemy. I teraz proszę. Jeszcze jedno pytanie mamy. Ja mam też. Kasia Wilk?